bym prosiła współpracowników o to, żebyśmy sobie określili jednym zdaniem, czym by się Narodowy Centrum Kultury mamy zajmować. Trochę powiem jakiej misji, jakiej dewizy naszej sformułowali, to jakim jest nasz własny stosunek do instytucji, w której pracujemy. To, co najbardziej mi się spodobało i tak spontanicznie w zasadzie przechodziło do tych działów, to takie określenie, że w Narodowym Centrum Kultury tradycja spotyka się z nowoczesnością. I ta wystawa jest tego przejawem. Mamy historyczne wnętrze, które bardzo często prezentujemy, dzieła sztuki, obrazy, rzeźby. Takiej wystawy tutaj jeszcze nie było. To jest to spotkanie właśnie w tradycji z nowoczesnością, ale nowoczesnością, która jest już też ma jakąś tradycję, więc nie jest tak zupełnie oderwana od naszej historii, ale myślę, że dla wszystkich, również dla mnie, ta wystawa robi olbrzymie wrażenie, bo ona wywołuje emocje. Ona wzrusza, jakieś przywołuje wspomnienia, każdy w tym domu tego typu meble były. Ja osobiście dzisiaj również szukam meble, które są jak dla mnie wszystkie za ciężkie, jakieś lekkości. Wchodzę do tego pomieszczenia i nawet widzę meble lekkie, z którymi zdawałam sobie sprawę, że to był jakiś styl nasz własny, polski, wypracowany. Ale i też nie miałam świadomości, że jest jakaś nazwa, która ten rodzaj lepiej określa. Myślę, że pani Ewa Toniak, która wspólnie wydaliśmy jej pracę, która nosi tylko pracę rentowne, że bardzo dużo zawdzięczamy właśnie w kwestii upamiętnienia i też rozpoznania tego tematu. Nie chcę się tutaj już dłużej na ten temat wypowiadać, bo to właśnie pani wie o tych meblach, o tym okresie historii Polski dużo więcej od nas pewnie tutaj większość zgromadzonych, także bardzo panią proszę o kilka słów. Dziękuję pani dyrektor za zaproszenie. I tutaj razem z meblami z prewencji. Powiem, że to jest tak, czy pomysł tej wystawy to jest właściwie wysoko z tej książki, jako aneks albo jako przypis. Ci z Państwa, którzy ją znają, wiedzą, że zajmowałam się zespołem, czyli grupą artystów zgromadzonych wokół malarza Andrzeja Mierzejewskiego. Mierzejewskiego. Synów Kwiatka, malarza, i którzy określą pisze od 1956 do 1958 roku na poddaszu nad cukiernią Biglego zajmowali się właśnie produkcją takich mebli. To jest absolutnie, wydaje mi się, taki fakt. Taka mikrohistoria Warszawy, mikrohistoria też świata artystycznego, o czym nie wiem. I pomyślałam, że dobrze byłoby pokazać te meble, czy meble, którymi też przede wszystkim zajmowali się oczywiście projektanci, tacy jak Teresa Tworzewska, mamy jeden z mebli. Tu miejscu centralnym. Mebli, które też zostały właśnie mebli i bebitowych z żółtej bebitowej i z drutu, które zostały pokazane pierwszy raz w Krakowie w 1958 roku i też na wystawie Zachęcie w Warszawie w 1957. Już nie będę Państwu historii opowiadać, więcej jest na pewno w książce. Natomiast dla mnie To jest fragment historii nieznany, właśnie takiej mikrohistorii, takiego ułamka, który mówi o naszej prywatności, mówi o naszej fascynacji Zachodem, fascynacji designem Zachodu, o tym, w jaki sposób chcieliśmy być nowocześni, o naszych marzeniach, o naszych emocjach. I też o tym, że te meble, które wywodzą się od meble z spaghetti, czyli które zostały tak nazwane, meble ogrodowe, wypłatane, znaczy 40
w tej chwili wróciły nadleoki, wróciły te wszystkie niższe rejony, te rejony, do których rzadko zaglądamy, gdzieś tam pewnie czekają na naszą uwagę. Więc ta wystawa, na której pokazujemy te pigmenty anonimowe, zaraz będę dziękowała, skąd one są, ale pokazujemy mętle, to Państwo widzicie, bez natur, bez jakiegoś szczególnego oświetlenia. Pokazujemy mętle jako grupę rzeźbiarską. To one właściwie dzisiaj tak możemy je traktować. Pokazuję je w taki sposób, że Państwo widzicie całą historię. Możecie rozpoznać całą historię mebli. One są zawsze białe, one są w tak zwanym stanie zastanym, czyli nie niepożądanej ingerencji konserwatora. Tak jak zostały znalezione, może lekko przetarte, tylko i pokazane dzisiaj. Tu jest nasz obiekt drugi, bardzo ważny, właśnie tego centralnego modela. Prawdopodobnie prototyp, też nie wiemy, ale mam nadzieję, że się dostały jakąś pewność już uzyskamy. Mebel to został poddany konserwacji i możemy go dzisiaj właśnie w takim wytworze podziwiać. Także zachęcam wszystkich do rozejrzenia się właśnie w tych przestrzeniach, Halina, uspokój się. Do których się zagląda nieczęsto i do przypominania sobie, gdzie się ten obraz spotkało, albo kto je kupił, od kogo. Mi bardzo zależy na zrekonstruowaniu takiej topografii właściwie miejsc, w których te metry były produkowane, czy też wytwarzane. No nie chcę powiedzieć, że podchodnie, ale no, w jakiś masowy sposób. Bardzo bym chciała na przykład wiedzieć, ile warsztatów w Warszawie, warsztatów przemieślniczych zajmowało się na przykład wyrabianiem takich mebli. Także jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję za przybycie. Pani dyrektor, za zaproszenie tej wystawy ze mną. I chciałabym przede wszystkim podziękować wszystkim, którzy ze mną pracowali. Wiem, że nie było nam łatwo. Szczególnie chciałam podziękować Zuzannie Zjankowskiej, która właściwie powinna zostać jakoś wyodrębniona na liście, powinna na naszej liście wszystkich bliskich obecności i jest właściwie autorką aranżacji wszystkich elementów. Tak? No ja je wybrałam, ale właściwie uzgadniałyśmy wiele kwestii. Przez te ekspozycyjne razem i właściwie zostaną z autorką przestrzeni tej wystawy. Także za jej niesłychane też zaangażowanie i pomoc bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za też niesłychaną tutaj, powiedziałabym, uważność na każdym momencie. Pani Elżbiecie Dobrowskiej za no, taką naszą opiekę nad nami. Pawłowi, który zawsze wspiera moje projekty, nasze projekty, też bardzo dziękuję panu Cezaremu Wysowskiemu, który jest właścicielem i właściwym kolekcjonerem. Mam nadzieję, że będziemy mogli spotkać i czegoś więcej się o tych meblach dowiemy, o ich historiach i o tym, dlaczego te meble są interesujące dzisiaj. I mam na to. I firmie, która dziękuję bardzo. Dziękuję za to, bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Tu do obejrzenia też kroniki filmowej z krakowskiego salonu architektury w roku 1958, gdzie właśnie meble, ale projektowane przez wybitnych projektantów, meble wykładane pokazano i no, stąd właściwie przez całą Polskę. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Trzy razy odbiłam. Wasza wystawa to cała.
No brawa. Dziękuję, brawa.